Hej, witajcie. E, środek tygodnia, czyli taki moment, w którym zazwyczaj e, troszkę już dostajemy w kości i trochę wchodzi zmęczenie, wchodzą te aspekty wyczerpania tygodniem z różnych względów, e, e, specyfika pracy, nie wiem wysiłek jakiś i tak dalej, i to wszystko się nawarstwia. I słuchajcie, zanim przejdę do, e, do sedna, jak gdyby, tego dzisiejszego materiału. Powiem Wam coś o, o cyfrze, o w zasadzie o dwóch cyfrach. To jest cyfra jest gdzieś tak 7 albo 8 w moim przypadku. E, I dojście do tej cyfry tak naprawdę zajęło mi jakieś nie, kurczę. Mm, nie wiem, no, z 10 lat. Zresztą ona się troszkę zmieniła w perspektywie ostatnich paru lat, ale tak naprawdę teraz już jestem pewien, że moja cyfra to zdecydowanie między 7 i 8. Dodatkowo ta cyfra. E, troszkę jej zazdroszczę innym, bo inni tą cyfrę mają często niższą, przynajmniej tak wyczytuję, że ci najlepsi i tak dalej e, dają radę z dużo mniejszą cyfrą no, i tak naprawdę o co chodzi? No, chodzi oczywiście o ilość godzin snu, jaką wymagamy na dobę, jaką organizm domaga się e, od nas e, raz na 24 godziny prawda? No, w moim przypadku jest to te 7-8 godzin które muszę Przespać, bo inaczej po prostu jestem niewyspany. Ale tak jak mówię, są ludzie, którzy kurczę, podobno śpią 5 godzin, 6 godzin i funkcjonują. Ich organizmy potrzebują mniej snu. E, I tak jak mówię, troszkę zazdroszczę, bo jest dużo więcej czasu na zrobienie. I, i o tym chciałem trochę porozmawiać, że em, wiele rzeczy ciężko jest nam zbalansować w naszym życiu. I tak naprawdę ciężko nam jest, albo może inaczej, bardzo łatwo czasami jest nam poświęcić coś, co jest absolutną podstawą, moim zdaniem. I przynajmniej ja tak traktuję sen jako tą absolutną podstawę, versus inne rzeczy. I z jednej strony, oczywiście, sen to jest podstawa, według mnie, jeżeli jesteśmy niewyspani. To po prostu dochodzą takie elementy, jak nie wiem, zaburzenie apetytu, drażliwość, nerwowość, bole głowy, zimno nam może być po prostu organizm przemęczony, prawda? I tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy mogą się nawarstwiać. I dlatego mówię, że jeżeli na przykład intensywnie zaczęliśmy tydzień, poniedziałek, jedziemy na maksa, wtorek, jedziemy na maksa, może się okazać, że nasz organizm już w środę odczuwa tego i na przykład chce, potrzebuje troszkę dłużej czasu, żeby się zregenerować, a my dalej eksploatujemy się i słuchajcie, po pewnym czasie naprawdę zatracamy się i zastanawiamy się, albo może nie, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tak, na, co i tak naprawdę i ile nas kosztuje. Eee, nie da się wygrać z brakiem snu, moim zdaniem, na dłuższą metę I, i miałem takie przykłady w swoim życiu, kiedy ludzie mówili, że śpią bardzo mało, a potem e, no, odbijało się to na ich zdrowiu i kurczę, był problem, nie? No ja jestem wierny, staram się być wierny temu snu no i wiem, że jeżeli regularnie przesypiam te swoje 7-8 godzin, to, to jestem w stanie jeden czy dwa dni gdzieś dłużej po, powalczyć, popracować, przysiedzieć, ale trzeba będzie to gdzieś odrobić i gdzieś ten sen upomni się o siebie. Dodatkowo jest jeszcze wiadomo ten aspekt wczesnego ostawania, z którym ciężko jest wygrać tak naprawdę i... Zawsze się śmieję, kiedy rano słucham radia yy, i jest wstawaj i je udawaj. <grym> Taka audycja. Yy, może, może kojarzycie. Nie wiem, nie będę wymieniał nazwy radiostacji. Nie ma to znaczenia. Słuchajcie, no widzę po sobie, że jeżeli odpowiednio no, regularnie śpię, to zaczynam się budzić wcześniej nawet niż dzwoni budzik, a wstaję codziennie o 6 rano. Także nie jest to pewnie też najwcześniej wersus wielu z Was, ale, ale jest to też dosyć stosunkowo wcześnie. Więc yy, 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 myślę sobie, że tak jak, tak jak zaznaczyłem w pewnym momencie, bardzo łatwo jest nam szukać oszczędności czasowych, a czasu tak naprawdę nam brakuje najwięcej, bo to jest ten zasób nieodnawialny. Minuta, która upłynęła, już nie wróci nigdy, prawda? Mam nadzieję, że przynajmniej ten filmik, ten czas, który poświęciliście na jego obejrzenie, uznacie za wartościowy. Więc bardzo często było tak, że chciałem coś na siłę obejrzeć jeszcze, wiecie, tak? bo nie miałem czasu, pograć w coś i tak dalej, i robiłem to kosztem mojego snu. Teraz już wiem, że tak naprawdę muszę sobie przeanalizować odpowiednio cały dzień, wszystko to co robię, żeby znaleźć gdzie indziej ten czas na te tematy, czy to jest praca dodatkowa, czy przyjemności, ale nie będę tego robił e, no, kosztem właśnie snu. Tego, tam wam, tego Wam życzę, słuchajcie, żebyście się dziś e, albo jutro dobrze wyspali i zobaczyli, jak zupełnie inaczej wygląda świat. I jak zupełnie inaczej podchodzi się do problemów i wyzwań, które stoją przed nami, jeżeli jesteśmy wyspani. Może troszkę inaczej dzisiaj pogadałem, może znowu troszkę błaho, a może troszkę wbrew pozorom poważniej, ale wydaje mi się, że ta sfera, nie wiem, fizyczna, jak gdyby, jeżeli chodzi o nasz organizm, jest no absolutnie najważniejsza, jeżeli mamy wychodzić do tych dalszych tematów, o których rozmawialiśmy już w tak wielu filmikach. Póki co, dzięki śliczne za wszystkie lajki i wsparcie, którego mi udzielacie. I widzimy się w piątek. Do zobaczenia. Hej!